Dzień dobry, witam, witam. Newsy, newsy, nie dość, że późne newsy, bo od 1 do 15 sierpnia tego roku, a dzisiaj jest 24 chyba, albo 5, to jeszcze je publikuję tydzień po terminie, kiedy powinny być, czyli 16. Wybaczcie, jestem tak zarobiony po prostu, że nie wiem gdzie, co schować i złapać i tak dalej. Jest kilka fajnych rzeczy, mam nadzieję, że newsy wam się spodobają, nie będę tego wymieniał. Jest rozpiska cała na dole, możecie sobie czasowo przeskoczyć do którejś tam chcecie ewentualnie. Miłego oglądania, tyle, pozdrówka. Kolejny rzut newsów, czas zacząć, tym razem od 1 do 15 sierpnia 2024 roku. Newsy oczywiście od najstarszych do najnowszych będą zaprezentowane, oczywiście staram się trzymać chronologię ich publikowania przez podane, znaczy różne portale internetowe, tak? No to lećmy z tym tematem. Na dzień dobry info dla fanów dystrybucji Arch Linux. Kojarzycie program w nazwie Aura? Nie? No to posłuchajcie. Aura to manager pakietów z repo AUR, czyli coś jak jej lub paru dla tych obeznanych, ale według wielu dużo szybszy i wygodniejszy od wspomniania go jej. Najnowsza wersja wydana została to o numerze 4.0, a została ona oparta o znakomity, znany z bezpieczeństwa język programowania Rust. Aura obsługuje nie tylko AUR, ale także oryginalne repozytoria Arch Linuxa. Co do zmian, to mamy m.in. brak potrzeby używania praw sudu, jest możliwość prostego wygenerowania nowego pliku konfiguracyjnego programu i łatwego dostosowania tego wszystkiego do własnych preferencji. Najnowsza aktualizacja umożliwia teraz kompilację pakietów jako użytkownik lokalny w określonym katalogu, rozwiązując wczesne problemy związane ze zmiennymi środowiskowymi i ograniczeniami sudu. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w środowiskach takich jak serwery zdalne i kontenery Docker, w których Aura może działać na ograniczonym koncie użytkownika w celu zwiększenia bezpieczeństwa całego systemu. Zmian jest dużo więcej, a reszta info oczywiście na stronie internetowej projektu Aura. Teraz news dla wszystkich zainteresowanych wirtualizacją oraz na przykład użytkowników systemu CubesOS. Wydano najnowszą wersję rozwijanego od dwóch dekad środowiska wirtualizacji Xen, czyli Xen. Xen to nadzorca typu pierwszego wykorzystujący mikroarchitekturę jądra. Jest on oczywiście na licencji open source. W wersji 4.19 otrzymujemy m.in. usprawnioną obsługę domen sprzętowych, poprawki w zakresie stosowania przerwań, co przyspiesza pracę w ogromnych klastrach sprzętowych. Aktualizacja wprowadza nowy sterownik X2 APIC, szybsze czasy rozruchu dla Xen PVH dzięki zmianom IOMMU, a także nowe zaplecze 9PFS do uruchomienia jako daemon w DOM Zero. Xen 4.19 może teraz obsługiwać maksymalną liczbę rdzeni CPU wynoszącą 16383 w porównaniu z obecnym limitem 4095 rdzeni procesora. Istnieje również wiele innych udoskonaleń w Xen 4.19, jak opisano w ogłoszeniu wydania na linuxfoundation.org. Jeżeli oglądacie filmy na moim kanale, to ostatnio prezentowałem, jak się sprawuje konwertowalny laptop od Lenovo, a był to model ThinkPad Yoga C13. Żeby było ciekawiej, znany producent laptopów z pingwinem na pokładzie, czyli niemiecka firma Tuxedo Computers, wprowadziła na początku sierpnia nowy laptop o nazwie Infinity Flex 14. Jak można wywnioskować z nazwy, jest to konwertowalny laptop 3 w jednym, o przekątnej ekranu 14 cali. Ważący około 1,5 kg sprzęt wyposażony jest w matrycę 14 cali o proporcji 16:10 i rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080, z, uwaga, 100% pokryciem gamy kolorów sRGB. Ekran jest oczywiście matowy, dotykowy i jest czuły na siłę nacisku pióra, tudzież rysika lub także ludzkich palców. Sercem laptopa jest procesor Intel Core i5 1335U z 10 rdzeniami i 12 wątkami i poborze 15 W z budowaną kartą grafiki Intel Iris Xe z obsługą łącznie 4 wyświetlaczy, w tym 3 zewnętrznych.
Urządzenie posiada obsługę Intel Wi-Fi 6 EAX211. Na pokładzie jest także Bluetooth 5.3 oraz moduł, uwaga, LTE HSDPA plus 4G Huawei ME936. Do tego także mamy tutaj czytnik kart pamięci, 2-megapikselową kamerę Full HD, port HDMI 2.0, port Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 oraz złącza USB-C 3.2 Gen 2. Bateria to 55 Wh, jednostka litowo-polimerowa z czasem pracy do 12 godzin. Ceny tego pięknego sprzętu zaczynają się od 1189 €. Więcej info o możliwość konfiguracji sprzętu na stronie Tuxedo. Teraz jest podwórka Canonical, a dokładnie news o bardzo dużej zmianie w systemie Ubuntu. Cytując portal Oh My God Ubuntu, firma Canonical ogłosiła dużą zmianę w procesie wyboru jądra dla przyszłych wydań Ubuntu. Wprowadza ona agresywną politykę angażowania się w nowsze wersje jądra, co oznacza, że w momencie wydania nowego wydania Ubuntu, firma dostarczy najnowszy kod jądra będący w fazie rozwoju. Gdyby ktoś nie wiedział, o co chodzi, to w wielkim skrócie programiści Ubuntu dostarczają kernel, czyli jądro systemu, w wersji jakiej jest ono dostępne w chwili tzw. zamrożenia danego wydania systemu i przygotowania to wszystko do wydania publicznego, i dotyczy to wersji długoterminowych LTS oraz takich, można powiedzieć, połówek wydawanych na każdą jesień danego roku. Cytując nadal Umagat Ubuntu, aby zapewnić użytkownikom absolutnie najnowsze funkcje i wsparcie sprzętowe, Ubuntu będzie teraz dostarczać absolutnie najnowszą dostępną wersję jądra Linux w określonym dniu zamrożenia wersji Ubuntu, nawet jeśli wersja źródłowa będzie nadal miała status Release Candidate, czyli kernel RC także dostaniecie. Gdy tylko kernel stanie się stabilny, Canonical spakuje zmiany i wypuści je jako aktualizację oprogramowania, czyli RC się może zmienić w coś nowszego. Więcej info zapraszam do artykułu na Oh My God Ubuntu albo na stronę firmy Canonical. Coś z newsów programowych, czyli pojawia się pośrednie wydanie pulpitu GNOME 46.4, a w nim ulepszono łączenie się sieciami korporacyjnymi przy użyciu szyfrowania WPA2. Dodano, centrum sterowania dostało sporo poprawek dla panelu ułatwień dostępu, programy oraz sieć, a także prywatność i użytkownicy. Tak, te wszystkie menu się trochę nam pozmieniały. Poprawiono i udoskonalono przeglądarkę Epiphany, szczególnie pracę z kartami Incognito. Dodano nową wersję przeglądarki dokumentów eWINS w wersji 46.3.1, czy ulepszono wyszukiwanie w defaultowym odtwarzaczu muzyki GNOME Music. Wszystkie zmiany, Relays Notes, strona GNOME, zapraszam. Kojarzycie dystrybucję TAIS, czyli umożliwiającą zachowanie zwiększonego bezpieczeństwa i anonimowości w sieci? Nieraz pokazywałem jej możliwości na kanale, a niedawno ukazała się wersja 6.6, wnosząca kolejne zmiany i poprawki. Cytując ponownie portal 9to5 Linux, najważniejsze zmiany w TAIS to m.in. ulepszona obsługa nowszego sprzętu, takiego jak karty graficzne, Wi-Fi itd. Możliwość wykrywania nowych typów błędów podczas pierwszego uruchomienia TAIS z pamięci USB i nieudanej zmiany rozmiaru partycji systemowej, a także ulepszona aplikacja, dodatkowe oprogramowanie, ta aplikacja się nazywa, zapobiegająca awariom podczas instalowania pakietów wirtualnych. TAIS 6.6 ponownie wprowadza możliwość włączenia wielu interfejsów sieciowych, rozwiązuje problem występujący podczas łączenia się z siecią Tor przy użyciu domyślnych mostów. Ulepsza także TAIS Cloner, usuwając 30-sekundowy czas na oczekiwanie podczas instalacji poprzez klonowanie, a także aktualizuje przeglądarkę Tor do wersji 13.5.2, a Mozilla Thunderbird, czyli to co cudo od poczty, dostaje wersję 115.14.0. Więcej info? Wiadomo gdzie, strona TAIS. Info dla posiadaczy kart Radeon oraz Intel, bo to głównie oni korzystają z otwartość źródłowych sterowników MESA 24.2.
No właśnie. Najnowsze wydanie, czyli 24.2, to wprowadzenie OpenGL 4.6 oraz Vulkan 1.3, a także kilkunastu nowych rozszerzeń i rozkazów Vulkana, co spowoduje dużo wydajniejszą i pozbawioną mniejszej ilości błędów możliwość zabawy w różnych grach. Co do tych gierek, to wymieniono tutaj Counter-Strike 2, Dota 2, Worms Revolution, Asterix i Obelix, XXL, Remastered, dokładnie tak to się nazywa, Metal Gear Rising, Revengeance. Mamy poprawki dla Fallouta 3, dla Starfielda, dla Far Crya, dla Cyberpunka 2077, albo Cyberbuga, tak? Na początku. Przepraszam, musiałem. Total War Warhammer 3, też poprawiony, God of War też ma poprawki, Borderlands i Enshrouded też, więc jak to postawicie, to powinno być deko lepiej, zobaczymy. Słuchajcie, także została poprawiona praca najnowszych układów Radeon serii RDNA 3 w Blenderze, czy w samym środowisku GNOME Wayland. Firefox wersji Nightly wprowadza bardzo ciekawą funkcję, o której wielu marzyło od dłuższego czasu, a nie chcieli używać zamkniętej przeglądarki Brave do tych rzeczy. Chodzi oczywiście o możliwość umieszczenia paska z otwartymi kartami z boku przeglądarki. Jest to świetna sprawa, ponieważ większość z nas używa monitorów, tudzież ekranów, o proporcji 16:9 albo 16:10, czyli panoramicznej, a to oznacza mniej miejsca na górze i na dole ekranu. Teraz w końcu będzie można mieć kilka centymetrów wolnego miejsca. I tak, mam tu trochę na myśli użytkowników pulpitu GNOME, u których sam pasek danej aplikacji to 1 cm pustki, więc będziecie mieli troszeczkę więcej miejsca. Cytując część artykułu z portalu Linux, jak oprócz pionowych kart, nowa funkcja paska bocznego ma na celu zmianę sposobu, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do swoich narzędzi i zarządzają przepływami pracy. Pasek boczny bezproblemowo integruje się z przeglądarką Firefox, umożliwiając użytkownikom szybki dostęp do kart z innych urządzeń. Także mamy tutaj poprawione ulubione rozszerzenia i zakładki. Co tutaj jeszcze jest? To chyba tyle. No to teraz rzucamy się w wir testowania tych wszystkich rzeczy. Chodzi tutaj oczywiście o Nightly, pamiętajcie. A co do pełnej wersji tej przeglądarki z tą funkcją, to poczekacie sobie kilka tygodni lub kilka miesięcy, bo tak to jest dopiero planowane. Ostatnio było głośno i ja także w newsie wspominałem, że założyciel i główny programista Funtu Linux ogłosił koniec jego projektu. Otóż niedługo po jego wpisie o końcu tematu pojawił się następny, gdzie projekt ożył, czyli mamy coś na kształt zombie Funtu. Cytując portal Linuxiak. Funtu Linux, pomysł Daniela Robinsa, Benevolent Detector for Life, BDFL, ten człowiek się podobno nazywa. Jest on pierwotnym założycielem Gentoo Linuxa, no ten Daniel Robbins. Słuchajcie, cofa się do tego, co jego założyciel określa mianem trybu hobbystycznego. Daniel napisał: postanowiłem utrzymać Funtu Linux w ograniczonym zakresie. Funtu Linux wejdzie w tryb tak zwanego hobby. Będzie on kontynuowany jako mój osobisty projekt utrzymywany dla mnie. Nadal będziesz mógł otrzymywać okresowe aktualizacje, jeżeli go używasz. No, możesz go używać jak chcesz. Tak to mniej więcej gość określił, trochę dziwnie, no ale okej. To mówię, kurde, że zombie Funtu. A przy okazji, a propos zombie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wspominałem już, ale ekipa Endeavor OS skreśliła projekt Endeavor na Armię, czyli Zombie 2, nie? No bo ze 2 miesiące temu porzucili ten projekt, a teraz z powrotem fik. Deweloperzy z Cache OS szaleją, bo co news wydaje jakieś info o tym systemie, wam tutaj podaję. W niecałej połowie sierpnia 2024 roku wydano 9. wersję Cache OS w tym roku. Z nowości ucieszą się zwolennicy kart i posiadacze oczywiście kart firmy Nvidia, używający zastrzeżonych sterowników do swoich GPU. Deweloperzy postanowili używać do wykrywania i częściowej obsługi GPU zielonych ich najnowszych otwarto-źródłowych sterowniczych, nie, moment, jeszcze raz,
otwartośródłowych modułów jądra wbudowanych do sterowników najnowszych, tak? I oprogramowania GSP przy okazji. Słuchajcie, do tego w CacheOS jest dostępna wersja, nowa wersja 560 tych zielonych sterowników. No więc jest naprawdę wesoło, jak ktoś używa Waylanda, to 560 jest jak najbardziej zalecana. Siedząc dalej w cache, info dla wszystkich zajawionych na nowy pulpit od System 76, czyli Cosmic Rask Desktop Epoch, czy jak to się tam nazywa. W repozytoriach CacheOS są już dostępne pakiety umożliwiające instalację wczesnej wersji alfy tego środowiska pulpitu. Ja zresztą niedawno, bo chyba w zeszłym tygodniu, pokazywałem na kanale, jak to pracuje na żywym sprzęcie, jak to się zachowuje ten piękny nowy desktop Cosmic. Na PopOSie go wam pokazywałem, 2404. No a teraz możecie, jeżeli chcecie, jeżeli używacie CacheOS, możecie się pobawić tym pulpitem u siebie na systemach TGS. No to miłej zabawy tam TGS. Ostatni news, jeżeli używacie komputera albo jakiegokolwiek sprzętu opartego na procesorze Itanium IA64 i kochacie Gentoo, to niestety bardzo przykrą wiadomość mam teraz do przekazania wam, dobrzy ludzie. Kilka tygodni temu deweloperzy jądra Linuxa porzucili obsługę tej architektury sprzętowej, także w tak zwanym glibc, a teraz zespół programistów odpowiedzialnych za budowanie kodu i paczek w Gentoo dla Itanium także ogłosiło zaprzestanie prac nad tym projektem. Jak ogłoszono za miesiąc, to jest w pierwszej połowie września 2024, wszystkie profile IA64 zostaną usunięte z Gentoo, wszystkie słowa kluczowe IA64 zostaną usunięte ze wszystkich pakietów, a wszystkie błędy Gentoo związane z IA64 zostaną zamknięte. No rip Itanium, rip rip. No i tym bardzo pozytywnym, albo i nie, newsem kończymy na teraz. Wiem, że obsunąłem newsy o dobry tydzień, jak nie lepiej. Postaram się nadrobić, no ale wiecie jak jest, dużo roboty i tak dalej, bla, 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 bla. W każdym razie co, no dzięki, że jesteście, że oglądacie, że to rozpowszechniacie i tak dalej. Pozdro dla wszystkich wspierających w jakikolwiek sposób, łapkujących, subskrybujących i tak dalej. Tam teges miłego, pozytywnego, teges ciepłego. No i widzimy się w następnym filmie na kanale Szpedynuxa niedługo. Pozdrawiam, Bartek, papa, cześć.